Kolejny weekend na rowerze. Dzisiaj jestem w Puławach. Zamierzam przejechać fragment trasy z wyścigu Mazowia MTB, który odbędzie się tutaj 3 maja. Zobaczcie te słynne wąwozy. No, dzisiejszy dzień chłodny jest. Mamy godzinę 8:30. Jak na razie nie wiem ile stopni, coś koło 2, może 3 i zimny wiatr. Zima być do 14 stopni, więc później na pewno będzie cieplej. Zwłaszcza jak będę wracał. Jest i Wisła. Brzeg Wisły w Puławach. Nieźle. O, są raz miejsce takie postojowe. Dobrze. Tutaj będzie chwila mojej przerwy. Coś zjem. Drugie śniadanie, żeby mieć energię jednak na tą trasę, bo od razu zaraz wjeżdżam w las i będę robił prawdopodobnie połowę trasy, więc myślę, że nie będzie źle, ale zobaczę jak to będzie wyglądało. Ale widok, no widoczek po prostu, widoczek przepiękny. Wisła płynąca w stronę Warszawy, tam jakaś plaża i tam Puławy na trasie. Już widzę, że będzie pierwszy podjazd od razu. Czyli ciekawie. Ty? Na pewno. Przez kręt jest. Początek to piach na Mazowi i pod górę cały czas. Tam w dole jest ten jeden z wąwozów. Ale widzę, że nie poprowadzili tym. Szkoda. A może będzie jeszcze ciekawszy jeden. Zobaczymy zaraz. Góra. I idzie dalej. Taką ścieżka się zgubiła. Tutaj, kurwa. Dobre. Jak tutaj to idzie. No. Skarpa. Przepaść w dół. Jak tędy trasa idzie, no to ciekawie. Tu będzie bardzo wąsko. No i jestem w wąwozie. Kurde. Fajne. Tylko, że mi GPS zaczął fiksować. Nie no, mi się wydaje, że po prostu ja miałem tym wąwozem zjeżdżać. I zobaczę, czy jest właśnie zjazd. Czyli stamtąd, jak się jedzie, nie jechać tam, tylko w dół. Teraz by się zgadzało, bo tam faktycznie niebezpiecznie by było. No i tu skręt zaraz będzie w prawo, według tego. To się zgadza.
To się zgadza. Bo to jest. Dobra. Pomyliłem troszkę. Miałem właśnie zjeżdżać wąwozem, a nie tą skarpą. Także mój błąd. A przede mną, ale było to. I to spore. Najlżejszy bieg. Najlżejszy, chociaż najlżejsze tutaj to jest bardziej do turystyki niż do wspinaczki. Bo ten rower nie używam na zawody. Piękne wąwozy puławskie. Faktycznie. No, genialne. Warto przyjechać na zawody. Po początku trasy od Wisły aż po wąwozy podoba mi się. Naprawdę mi się podoba ta trasa. W niektórych miejscach faktycznie jest błoto. To prawda. Jak przed zawodami nie będzie padało w dobry tydzień, to mi się wydaje, że trasa powinna być sucha. Tu w dół. Wow. Kolejny wąwóz. Wow. I znowu góra, do góry po wąwozie. No, słychać drzewo. A gdy drzewo śpiewa, jak to w kopalni Swieliczki powiadał nam przewodnik, to oznacza, że spierdzielać pieprz rośnie trzeba. Tak przynajmniej w kopalniach. Bo jak drzewo zaczyna trzeszczeć, to oznacza, że szykuje się zawał. Zawał kopalni. Tutaj akurat drzewo nie ma aż takiego ciężaru jak kopalni, belki podtrzymujące, ale świadczy już o tym, że już jest osłabione i może w każdej chwili przy większym wietrze spaść. Już bardzo długo jadę w sumie po płaskim, czyli tak naprawdę wąwozy się skończyły. Domyślam się, że już zbliżam się powoli do głównej drogi, która można powiedzieć dzieli Puławy i Kazimierz Dolny. Tam ogólnie zjadę już z trasy zawodów z 3 maja z Puław i rowerem już do Lublina będę wracał. Kolejny wąwóz. Wow, fajnie. Kurwa, to rozumiem. Tu w lewo, tu w lewo. Czerwony szlak, pieszy. Jak na razie nie ma dużo błota. W niektórych miejscach może jest, ale
te wąwozy to jest po prostu, no to po prostu genialne, po prostu teren podmokły, a jednak jest błoto. Myślałem się, że to spływa po prostu, jakiś ciek wodny tu musi być i dlatego tak jest. I do góry. Mam ciekawostkę. W tym lesie, co jestem, to jest las Stocki. Była bitwa w 1944 roku. Przepraszam, 24 maja 1945 roku. No, zginęło 12 partyzantów. Tam dalej jest chyba pomnik. Nie, tu jest pomnik. Tak? Tak jest. Tu jest pomnik oddziałów AK pod dowództwem Mariana Biernaciaka. Jedziemy dalej. O, fuck. Kurwa. Tu jest to błoto. Troszkę tego błota jest. To jest na szczęście takie błoto niedukielskie. Nie przykleja się do kół. Było w dół, to teraz do góry. Ciekawie. Aha. Jedziemy wzdłuż jakiegoś cieku wodnego. Na pewno w górę. Na pewno w górę. Hmm.
według nawigacji jestem poza szlakiem. Nie wiem. Teraz to jest ciekawie. To nie jest droga, to jest potok leśny. Kurde. Wspinanko. Tak. Bo coś mi nawigacja coś nie tak pokazuje. I zjechałem już z trasy. Teraz powrót do Lublina. Wychodzimy jakieś 50 km, także myślę, że do 15 dojadę. Teraz wiem, Ożarów powinien się nazywać Świętokrzyski, bo nie jest jeden. Jest też Ożarów Lubelski. Właśnie w nim jestem. I powrót. No i dotarłem z powrotem do Lublina.